znajdujemy się w ekskluzywnej pozycji pierwszego przewoźnika promowego. Statek chcemy zbudować tak, żeby w tej chwili był tym takim Ishtar Max. Te statki będą pływały na trasach na naszej historycznej linii obecnej ze Świnoujścia do Szwecji. Przede wszystkim ze względu na innowacyjność, jeżeli chodzi o napęd. Względy ekologiczne, które na Bałtyku prawdopodobnie dosięgną nas regulacje najszybciej ze wszystkich, tak? Dlatego firma i projektant, zresztą znany projektant na rynku, pan Domagała, może się rysować w przyszłości możliwość otwarcia linii do południowej Anglii ze Świnoujścia. To są wyzwania dotyczące wód balastowych, wyzwania dotyczące czystości spalin, zrzucania olei itd., itd. Oczywiście działania inwestycyjne. Odbudowujemy tonaż, bierzemy nowe statki ze stoczni, wyciągamy te, które były porzucone, tak, przez Peugeotem poprzednio, odkupujemy je itd., itd. Czerwiec, lipiec tego roku będziemy mieli podjęto w sposób materialny decyzję, tak, na temat wydatków na ten cel.
Naprawdę potrzebujemy tylko zdrowia, nic więcej nam jest nie potrzeba. Nie chcemy, żeby nam nikt przeszkadzał. My nikomu nie przeszkadzamy i chcemy być tu w Szczecinie przez następne 100 lat.